Cześć siemano, witajcie moi drodzy. Dostaliśmy dzisiaj zapowiedź drugą Summer Update'u, pewnie jak zauważyliście pierwszą po prostu zignorowałem, bo informacje oraz to co przedstawili, nawet typ contentu, który był w niej zawarty nie specjalnie do mnie przemawiał, dlatego też nawet się za bardzo na tym nie skupiałem. Oczywiście możemy dzisiaj wspomnieć o tym, w pierwszej zapowiedzi dostaliśmy info o potworach, które będą związane z Lion Bastionem, prawdopodobnie będzie gdzieś tam pociągnięta dalej linia questowa, dostaniemy tam nowe potworki, które będą mniej więcej tak silne jak Carnivory, więc to taki content dla raczej niższych leweli 200-300 myślę ten przedział levelowy, chociaż Lion Bastion jest chyba od 250, więc Pewnie tutaj też będziemy mieć content od 250 poziomu. No i tak naprawdę, prawdopodobnie również będzie to nastawione na profit. Mam nadzieję, że nie zrobią takiej padaki jak z Lion Bastionem, że nie da się tam tak naprawdę expić i jest ta miejscówka totalnie bezużyteczna poza wbijaniem czarmów i robieniem bossa. Bo fajnie gdyby też te 200 levele dostały, czy tam 300 coś nowego. Też w sumie ostatnio też dodali piraty, więc to, to była typowo na low level content. Więc to, to myślę, że nie będzie jakiś mega obszerne. Natomiast w drugiej zapowiedzi mamy rozszerzenie Isabi i Kilmareszu. Mamy tutaj pokazane dwa nowe potwory. Osobiście no, jestem troszkę zawiedziony, bo ile te fan fanarty, zwłaszcza ten człowiek Skorpion, wygląda ko mega kozacko na. Tej grafice. O tyle na skinrzocie z gry wygląda już po prostu kiepsko i przypomina mi tego Skorpiona z Choresti Tombu, yy, tylko przemalowanego, więc yy, hatfu na takie kolorowanki. No niestety, o ile ostatnio się jaraliśmy, że dodali nową grafikę, no to dziś, tym razem zapowiadają się znowu kolorowanki. Tutaj na forum możemy też wyczytać, że te potworki będą mniej więcej poziomem trudności przypominały Plaxila na feru, więc jakieś Grimlicze, playery te sprawy. Zobaczymy jak będą prezentować się cyferki, bo jak wiemy na dzień dzisiejszy Isavi to są top spoty jeśli chodzi o expa, natomiast jeśli chodzi o kasę jest tam mega słabo. Profitu tam w, zasadzie, profit tam w zasadzie tak naprawdę nie istnieje za bardzo. No ale EXPY są mega, mega fajne, bo z tego co chłopaki tam z gildii mówili, jak na mniejszawi, to kończą naprawdę fajne cyferki. Natomiast ja osobiście, jak biłem Sfinksy, no to na 400-tym poziomie w duo można też naprawdę mega fajne cyferki tam, jeśli chodzi o EXPY, wyciągać. No jeśli chodzi o heist, jest tam po prostu i tu, i tu jest po prostu słabo. Więc yy, tak naprawdę graczy do danej miejscówki przekonują dwie rzeczy albo EXP, albo Huze. Jeśli jedno i drugie jest w pożo, to tym chętniej się tam każdy wybiera. Jeśli EXP jest mega, no to wybierze się tam grupa, która jest skierowana na Power Gaming. Jeśli Huze jest yy, tylko Mega, no to tam się wybierają tylko ci, którzy szukają pieniążków w tej grze, w tej grze więc tak naprawdę na dzień dzisiejszy trudno coś więcej powiedzieć, bo powiedzenie, że poziom trudności jest jak plaksidu, no to wiele nam nie mówi, no, tyle że jak mocne będą mobki, tak, czyli że jest to content dla mid leveli, takich myślę 300-400 plus. No i tak naprawdę interesujące dla każdego będzie info jaki jest exp i jaka jest kasa tutaj. A tego dowiemy się tak naprawdę dopiero po aktualizacji, no bo nawet na test serwerze sądzę, że te cyfry nie będą jeszcze takie jak w finalnej wersji, a na to będziemy musieli troszkę poczekać. Także na dzisiaj to jest wszystko. Czekamy na przyszły tydzień, kiedy dostaniemy pewnie trzecią, ostatnią zapowiedź letniej aktualizacji 2021 ja się osobiście nie mogę doczekać, jestem ciekaw co jeszcze ciekawego tam Cipsot wymyślił, no bo te dwa T-Sery tak naprawdę no pierwszy, fajnie, jaraliśmy się, że będą nowe grafiki potworów, natomiast z już widzimy kolorowanki, ja osobiście też z Isawi nie przepadam, od początku ta mapa mi się nie podobała ta stylistyka mi się nie podobała, więc fanem nie, nie będę tego update'u, przynajmniej póki co no, ale może jeszcze, może jeszcze ci psów nas zaskoczy. Także jeśli jesteście ciekawi, co ciekawego się będzie pojawić, pojawiać i co ja o tym myślę, to, to pamiętajcie, by subskrybować kanał. Jeśli ten filmik Wam się podobał, to oczywiście łapa w górę. No i trzymajcie się, do usłyszenia.